Witam Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym, zgodnie z zapowiedzią Jacek Głębski, kuracja. Jak widzą Państwo, całkiem sporo zakładek wystaje z książki. To znak, że książka została w odpowiedni sposób przepracowana. Wydestylowano z niej najważniejsze informacje, które w dzisiejszym odcinku będę starał się Państwu przekazać. Proszę Państwa, tak jak wcześniej sygnalizowałem, tak jak wcześniej podnosiłem, jest wiele punktów wspólnych między kuracją Jacka Głębskiego a obłędem Jerzego Krzysztonia. Proszę czytać obłęd Jerzego Krzysztonia, proszę zresztą czytać wszystkie książki, o których opowiadam na Państwa najwspanialszym kanale. Jest sporo punktów zbieżnych. Tak teraz się nawet zastanawiałem, proszę Państwa, przygotowując się do tego odcinka, że nawet okładka, tak sądzę, no, w jakiejś mierze harmonizuje z obłędem Krzysztonia, bo na okładce widzimy tutaj osobę stylizowaną na lekarza, która ma specyficzną czapeczkę z papieru. O czapeczce z papieru również Krzysztoń w obłędzie wspomina. Proszę Państwa, gdyby jednak Państwo no, na ten czas niespecjalnie chcieli rozpocząć lekturę, zachęcam Państwa do obejrzenia sztuki teatralnej Teatru Telewizji w reżyserii pana Wojciecha Smarzowskiego. Ta sztuka teatralna, ona jest dostępna na YouTubie, ona trwa ciut powyżej godziny, zdaje się godzina 8 minut, z całym wachlarzem charakterystycznych aktorów Wojciecha Smarzowskiego. Troszkę szkoda, że dość skromnie zostały tutaj wyeksponowane umiejętności pana Mariana Dziędziela, to znaczy no, został obsadzony w taki, a nie inny sposób, że no, nie mógł tutaj pokazać szerokiego wachlarza swoich umiejętności, ale grają tam jak najbardziej również znani, rozpoznawani aktorzy Wojciecha Smarzowskiego. Także no, w razie czego no, można przyjąć taką kolejność, to znaczy najpierw obejrzeć no, sztukę teatralną, tak jak powiedziałem, dostępną na YouTubie, ale później koniecznie sięgnijcie jednak Państwo po książkę. Książka jest dosyć krótka, no, niecałe 170 stron, dobry język, bardzo przyjemny styl pisania. No zachęcam Państwa gorąco. Proszę Państwa, jaka jest treść tej książki, bo tutaj wspomniałem, że no jest pewna korelacja, jest pewna zbieżność z dziełem Krzysztonia, ale pomysł jest troszeczkę inny. Mamy oto młodego lekarza, który pragnie poznać, jak naprawdę jest w szpitalu psychiatrycznym. Jak szpital psychiatryczny wygląda od strony pacjenta. Ten lekarz, który no, będzie chciał, ma ambicje do tego, aby być znanym, rozpoznawanym psychiatrą, no, chciałby rzeczywiście taką wiedzę uzyskać. Decyduje się zatem na swego rodzaju eksperyment. W ten eksperyment wtajemnicza dwie osoby. Są wtajemniczone dwie osoby, między innymi jego promotor naukowy, kolega promotora i ten młody lekarz zostaje przyjęty do szpitala psychiatrycznego. Tam symuluje chorobę psychiczną. No i proszę Państwa, rozpoczyna się badanie. Ten lekarz symulujący pacjenta rozpoczyna rzeczywiście badanie tego, jak wygląda szpital psychiatryczny od środka. Powiedziałem
przed chwilką, że w tym eksperymencie, o tym, że mamy do czynienia tutaj z lekarzem przebranym za pacjenta, o tym wiedzą tylko i wyłącznie dwie osoby. Możecie Państwo się domyślić, jakie mogą być skutki i konsekwencje tego. Dalszych kart samej treści akcji nie będę odsłaniał. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę. Zobaczycie Państwo, że no, sytuacja staje się dynamiczna, zmienia się jak w kalejdoskopie. Proszę Państwa, szereg problemów, które w kuracji, które sygnalizował wcześniej również Krzysztof. No przede wszystkim to pytanie o kwestie zdrowia i choroby. Znaczy, kto ma kompetencje do tego, gdzie jest ta granica, która no, wskazywałaby, gdzie rozpoczyna się choroba, gdzie rozpoczyna się zdrowie. Ten problem jest, jak najbardziej również występuje u Krzysztofa i zostaje podkreślony w kuracji Jacka Głębskiego. To jest zagadnienie, szanowni Państwo, bardzo, bardzo szerokie, podejmowane przez najróżniejszego rodzaju lekarzy, psychiatrów, ale nie tylko psychiatrów. Proszę Państwa, tymi zagadnieniami zajmował się między innymi słynny hematolog z Krakowa, Julian Aleksandrowicz. On również zadawał pytanie, no gdzie jest ta granica między zdrowiem i chorobą? W którym momencie, szanowni Państwo, rozpoczyna się łysina? To jest to popularne pytanie. W którym momencie rozpoczyna się, szanowni Państwo, łysina? Proszę Państwa, to pytanie odnośnie tego, jak zdefiniować zdrowie, jak zdefiniować chorobę, no właśnie gdzie wskazać, gdzie jest ta linia graniczna między zdrowiem i chorobą, no to jest przedmiot rozważań również starych, doświadczonych lekarzy, wiarusów medycyny. Tutaj są i u Wiktora Osiatyńskiego w książce Rozumieć Świat, rozmowy z uczonymi polskimi, to również jest sygnalizowane. Rozmowy z lekarzami Jacka Żakowskiego. Te zagadnienia są również podnoszone. Proszę Państwa, kwestia odczuwania czasu. No, czas w szpitalu psychiatrycznym płynie zupełnie inaczej. Tutaj są nierozpoznawane bardzo często, no, pacjent nie wie, jaki jest dzień, nie wie, który jest dzień. Wyobraźcie sobie Państwo teraz taki świat. No taka dla nas swego rodzaju łamigłówka. Zastanówmy się teraz, że no, istniejemy w takim świecie, znaczy otacza nas taka rzeczywistość, że no nie poznajemy, nie wiemy, kiedy jest, jaki jest obecnie dzień, nie rozróżniamy kompletnie dni. No, to jest szczególny rodzaj doświadczenia. Proszę Państwa, mowa jest również o hierarchii panującej w szpitalu psychiatrycznym. No, najważniejsi są lekarze, tu ich władza jest jak najbardziej podkreślona. Bardzo ważną funkcję zajmują sanitariusze, zajmują oddziałowi, którzy, no nierzadko ich praca jest tutaj pokazana i w kuracji jako praca czasami nader brutalna. Ale hierarchia powstaje, proszę Państwa, również wśród samych pacjentów, drodzy Państwo. No, ta hierarchia wśród pacjentów też jest tutaj zaznaczona. Podnoszona jest, szanowni Państwo, podnoszona jest kwestia psychuszek, ponieważ okazuje się, no troszeczkę miałem się w pewnym momencie zatrzymać, jeśli chodzi o opowiadanie treści, no ale dopowiem jeszcze tylko Państwu, że wśród pacjentów znajdują się również całe grono lekarzy ze zdiagnozowaną
chorobą psychiczną. Więc pada kwestia, podnoszona jest kwestia psychuszek. Psychuszki, proszę Państwa, to były szpitale psychiatryczne w Związku Radzieckim jeszcze przed 1989 rokiem, gdzie zamykano osoby niewygodne dla władzy. Proszę Państwa, ważna też rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Tak jak w wielu książkach, no jest napomnienie, jest wspomnienie dotyczące Marcela Prusta. Szanowni Państwo, nie uciekniemy przed Marcelem Prustem. Ten cykl 7 tomów będzie jak najbardziej analizowany w ramach kanału, ale chciałem Państwu właśnie teraz tak zasygnalizować, podkreślić, że w zasadzie gdzie się nie sięgnie, no to są odwołania do Marcela Prusta, no u Jacka Głębskiego jak najbardziej. Ja teraz, proszę Państwa, czytam też tę książkę, zupełnie niezwiązana tutaj z naszą przedmiotową tematyką, ale czytam Andrzeja Żuławskiego, tam też wspomina, no są luźne felietony, tam też wspomina o Marcelu Pruście. Proszę Państwa, język Jacka Głębskiego jak najbardziej tutaj odpowiedni do tematyki szpitalnej, fachowe terminy, nazwy leków i dawkowanie, jak najbardziej to wszystko przebiega według tutaj reguł sztuki. To też jest zaleta książki, wymieniane są tutaj najróżniejsze gwiazdy psychiatrii. Wspomina Jacek Głębski, to też jest ważna, szanowni Państwo, ważna informacja, wspomina o wybitnych postaciach z sztuki, teatru, wybitnych pisarzach, no, mających pewne problemy psychiczne. Szkoda, że wymieniając te postacie, to jest i Vincent van Gogh, no najróżniejsze osoby, ale i na przykład i Słowacki. Szkoda, że Jacek Głębski nie powołuje się tutaj, wymieniając najwybitniejsze postaci ze świata psychiatrii, jak Bilkiewicza, wspominanego niejednokrotnie na tym kanale przeze mnie Kępińskiego. Szkoda, że nie wspomina rzeczywiście o książce. Przepraszam, to nie. To wziąłem Państwu teraz Juliana Aleksandrowicza, bo sporo książek na stole, ja tak tylko zerkam. Proszę Państwa, chodzi o Trud istnienia Kazimierza Dąbrowskiego. Kazimierz Dąbrowski, będzie poświęcony odcinek jak najbardziej Kazimierzowi Dąbrowskiemu. Kazimierz Dąbrowski zajmował się wybitnie uzdolnionymi osobami. Stwierdzał u nich, ojej, padła tutaj jedna drewniana zakładka do książki, nic się nie stało, niech ta zakładka leży. Więc tego nazwiska tutaj brakuje, jest to mały taki minusik, ale to zupełnie nie psuje całości obrazu książki. Książka jest bardzo, bardzo ciekawa, wciągająca, dosyć krótka, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo miła, przyjemna lektura, więc zachęcam Państwa serdecznie do sięgnięcia po Jacka Głębskiego Kurację. Szanowni Państwo, zbliża się święto walentynek, amerykanizacja postępuje gwałtownie. Pamiętajcie Państwo, bo czy to święto obchodzicie, czy macie z kim obchodzić to święto, czy nie macie z kim obchodzić tego święta, czy was to święto nudzi, pamiętajcie Państwo, że zawsze możecie otworzyć tutaj Państwa ulubiony kanał, wszystkie przeczytane wieczory i jeszcze raz dokładniej razem ze mną śledzić, starać się przepracowywać kolejne książki, kolejne pozycje. Zwielokradniać, szanowni Państwo, swoje życie, bo jak stanowi jedno z przysłów arabskich, no kto czyta, ten zwielokradnia swoje życie.
Na święto walentynek, szanowni państwo, w linku na, pod spodem odwołanie do jednej z pieśni, które w jakiejś mierze no, korespondują z tym świętem. Proszę państwa, jeszcze raz zapraszam państwa serdecznie do lektury. Kuracja Jacka Głębskiego, bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa książka. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Nie zapominajcie państwo o subskrypcji. To jest nader też ważna rzecz. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie.